głosy. Na całym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Teorii jest wiele, a większość z nich zebrał w swoim materiale Paweł Naruszewicz. Można by uznać, że to internetowy żart, gdyby nie fakt, że zjawisko jest globalne. To ten Kijów to zapoczątkował wszystko. Pierwsze nagrania pochodzą z sierpnia ubiegłego roku z Kijowa i Baku w Azerbejdżanie. Tam wzbudziły zainteresowanie. Naukowcy stwierdzili, że te dźwięki mogą pochodzić z jądra Ziemi. Kiedy sieć została zalana kolejnymi nagraniami, sprawę zaczęły opisywać media. A w niektórych zakątkach świata zainteresowały się nią oficjalne władze. Rząd Malezji się na poważnie zajął. Prosi obywateli swojego kraju nie tylko, żeby przysyłać nagrania. Dźwięki rejestrowano niemal na całym świecie, w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii. Co ciekawe, nie nagrywano ich w Afryce. Nie brakuje natomiast nagrań z Polski. Ich autorzy przed kamerami nie chcą przyznać, że słyszą głosy i w sumie trudno im się dziwić. Piszą za to na forach i w mailach do redakcji. Od kilku tygodni pojawiają się one w centrum Bytomia. W nocy spać w ogóle nie idzie. Duży procent filmików na YouTubie to ściema, ale jestem pewna, że to, co słyszałam, nie pochodziło od zwykłego samolotu i było niestandardowe. W sieci mnożą się teorie. Jedni podejrzewają początek przebiegunowania Ziemi, inni słyszą tu dźwięk apokaliptycznych trąb. Naukowcy ostrożnie wiążą zjawisko z dużą aktywnością Słońca, które bombarduje Ziemię cząsteczkami i energią. Niektórzy ludzie twierdzili, że podczas wzórz polarnych, wtedy mamy burzę klimatyczną na Ziemi, słychać jakieś dźwięki, ale to też nie jest potwierdzone w żaden sposób naukowo. Zdarza się, że podobne dźwięki pojawiają się przy okazji dużych i płytkich trzęsień ziemi. Ale ostatnio takich nie było. Hałas mogą też powodować przesuwające się masy lodu. W odróżnieniu od zwykłych trzęsień ziemi bardzo trudno jest powiedzieć, skąd one pochodzą. One nie mają takiego wyraźnie oznaczonego początku ani końca. Spójnej i przekonującej teorii wciąż brak. Pytania wciąż rozbrzmiewają. Trudno się dziwić, że wraz z nadchodzącym 21 grudnia 2012 roku zainteresowanie niewyjaśnionymi zjawiskami rośnie. Kiedy nauka nie zna odpowiedzi, do głosu dochodzi wyobraźnia, a ta każdemu podpowiada co innego. Dla wydarzeń Paweł Naruszewicz, Polsat News.